Projekt Student Obywatel miał na celu zachęcenie młodych osób do wzięcia udziału w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego i do w ogóle wzięcia udziału w wyborach. Działania były złożone z dwóch etapów. Pierwszy, studenci wzięli udział w warsztatach metodą DT, gdzie mieli zaprojektować swoje kampanie profrekwencyjne, a następnie przeprowadzić te kampanie i zachęcić jak najwięcej osób do wzięcia udziału w wyborach. Mamy satysfakcję z tego, jakie są efekty naszych działań i rzeczywiście możemy tak z czystym sumieniem powiedzieć, że udało nam się przyczynić do zwiększenia tej frekwencji, szczególnie wśród młodych, i patrząc na to, w jaki sposób próbowaliśmy do nich dotrzeć, jest to pewne uzupełnienie działań, które mi się wydaje robiła sama Unia Europejska w tej kwestii. Ten konkurs jest o tyle inny i ciekawy, bo promuje tak naprawdę działania profrekwencyjne w wyborach, co daje bardzo dużo możliwości i uświadamia nie tylko studentów, ale też wszystkich innych obywateli, jak ważne to jest i jaka to jest nasza odpowiedzialność jako obywateli Polski. Projekt wyszedł świetnie, ponieważ mogliśmy zaangażować bardzo młodych ludzi, porozmawiać z mnóstwem osób na ulicy, czy wejść w interakcję na social mediach. Mogliśmy wyżyć się kreatywnie i stworzyć filmik, albo po prostu pośmiać się przy wspólnym spędzaniu czasu.